Witam Was bardzo serdecznie w Mario Forever Ephebius Space. Jak widzicie, stoję na rurze, a nade mną jest napis World S. Powiedziałem co prawda, że ten świat się zbugował, ale postanowiłem, że ściągnę starszą wersję tej gry. I musiałem przejść wszystkie tak naprawdę 12 światów od nowa, żeby odblokować ten świat. Natomiast czy widać jakieś różnice w stosunku do poprzedniej wersji? Tak, na przykład nie ma niektórych przeciwników. Świat S, z tego co pamiętam, ma 10 poziomów i po nim odblokowuje się specjalny poziom, który również przejdę. Zacznijmy może. Jeszcze ten świat, o ile dobrze pamiętam, zapisuje poziomy. Ciekawa jest sama mapa, bo tu mamy jeden poziom, tutaj mamy drugi, trzeci śnieżny, czwarty też śnieżny. Potem mamy znów taki świat roślinny i wydawać by się mogło, że jest 5 poziomów, ale kiedy ukończymy tę część mapy, pojawia się kolejna. Także w taki sposób to działa. Czy rundy są trudne? Zależy. Niektóre są, niektóre nie. Raczej poziom trudności jest mocno zróżnicowany. I teraz tak. Co mogę powiedzieć o tym poziomie? Nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Są mostki, których chyba nie było w tak normalnym Mario Forever. Ja tu sobie poczekam. Jak widzicie, ten poziom charakteryzuje się tym, że jest trochę ciasno naszemu Marianowi i musi uważać on na to, żeby odpowiednio przeskoczyć tych przeciwników, którzy się do niego zbliżają. Okej. Dużo bullet billów. Oczywiście można kontynuować grę. Jest to możliwe. Mamy kontynuację. Nie ma tutaj checkpointów, ale to głównie dlatego, że ogólnie w tej wersji checkpointów chyba nie ma, z tego co pamiętam. Kurde, bo ja tak na szybkiego w sumie kończyłem te światy. Tak naprawdę tam od razu za jednym razem przyszedłem 11 i potem 12. Następnego dnia przyszedłem. I szczerze mówiąc, to było z tydzień temu. Ja dokładnie nie pamiętam, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście nie było tych checkpointów, czy ja to sobie zmyślam. No, najważniejsze jest jednak to, że tutaj tych checkpointów nie ma. I dlatego też musicie za każdym razem przechodzić daną rundę od nowa, jeśli skusicie. To jest ciekawe. Znaczy, z jednej strony mamy Egipt, z drugiej strony mamy taką zwykłą ziemię i też mamy podziemię. Pamiętajcie, że w tej wersji Mario Forever skorupy naszych oponentów mogą niszczyć murki. Jak widzicie, różne typy murków potrafią niszczyć. A w tym przypadku nawet muszą je zniszczyć, żebyśmy mogli się dostać dalej. Teraz chyba powinieneś spaść. Tak, to są takie krótkie windy, co też jest dość ryzykowną sprawą, ale cóż. I chyba one są w sumie najtrudniejsze z tego wszystkiego, żeby tak dobrać właśnie szybkość Mariana do tego, jak to się porusza, żeby po prostu trafić na nią, bo ona jest jednak mała i nie da się tego ukryć. Więc mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, zabijając go.
Tak, na szczęście tak, ale następnego już tak nie zabije. Bo nie wiem na ile ten. Nie wiem na ile ten kupas byłby w stanie mi ten mur zniszczyć. A, czyli po prostu jest tutaj monetka do zdobycia. Liczyłem na jakieś żyćko czy coś, ale dobra. To mi się chyba bardziej przyda. Mi się wydaje przynajmniej. Okej, tu mamy dwie drogi do wyboru. Góra bądź dół. Przechodzimy sobie tędy. Czy będziemy mieli tutaj już koniec? Nie do końca. Tu będzie koniec. Uch. Zawsze jest jakieś ryzyko, że ta rura się zwiesi i Mario nie będzie chciał do niej wejść. No ale okej. Jest 6,5 minuty, przeszliśmy dwa poziomy, więc spoko. Niech nam się tutaj zlicza czas i mamy dwa poziomy zimowe. Pierwszy się dzieje w nocy. A dobra, czy tu się będzie przesuwać nam ekran? I mamy nasze grzybki, po których się odbijamy. Jest to w miarę przyjemny poziom, tylko że wiecie, jak macie dużo czasu, no to w takich poziomach zazwyczaj się kończą. No te poziomy kończą się właściwie przy samej końcówce tego czasu, który jest na nie przeznaczony. Więc jeżeli jest powyżej 300, no to wiecie, że troszeczkę długi będzie ten poziom. I tu niby nie ma nic takiego, ale chyba najgorsze jest właśnie to skakanie. Bo jak to bywa też z trampolinami, to niestety, ale nasz Mario nie zawsze dobrze się odbija. Nawet jeżeli wciskamy. Tutaj z tą gwiazdką wolę być ostrożny. Na żywych życiach mi nie zależy, ale nawet gdyby mi zależało, to raczej nie udałoby mi się zdobyć życia właśnie przez te gwiazdki na tych latających trupasach. Ich jest o wiele za mało, żeby tak się stało. Właśnie to jest ten jeden z bardziej wkurzających momentów. Hej, czy to jest ten moment, w którym trzeba się odbijać od pasów? Chyba tak. O! No dobra, zmieniam zdanie. Tutaj nadwyżka czasu jest całkiem spora, bo jednak 182 sekundy. Udało nam się dostać do zamku. I co? I będzie kolejny poziom. Będzie kolejny poziom śnieżny. A dobra, już wiem, do czego to chyba zmierza. A, no tak. Śnieżyca.
Czyli musimy się... Znaczy niby musimy biec, ale też nie zawsze. Ponieważ musimy znaleźć chwilę na przełączenie tychże przycisków, które nam ułatwią, bądź pewnie w jakichś momentach utrudnią grę. Okej. Pamiętam, że w jakimś tutaj momencie chyba trzeba się postarać, żeby jednak tego przycisku... Znaczy, żeby jednak tych fioletowych skrzynek, czy tam bloków, nie tykać. A co my tu mamy? O, gwiazdka. Dobra, i to jest chyba moment, w którym... A nie, dobra. To jest właśnie moment, w którym musimy. Znaczy, pewnie by się dało i bez tego, ale zobaczmy właśnie takim sposobem. Jezu! Okej. Jezu. Nie, dobra. To wcześniej było dobrze. No, jak pięknie spadł. Ale to nic, ciśniemy raz jeszcze. Bo ja chciałem zrobić tak, żeby właśnie wyłączyć te platformy, kurde, te platformy. I dzięki temu móc w łatwiejszy sposób się tam dostać. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale... Ale raczej chyba tak. Czemu on się odwrócił w moją stronę? Przejdziemy tędy. Chociaż chyba mógłbym tam przeskoczyć, no ale dobra, już nieważne. No nie, gwiazdko, nie uciekaj! Okej, ten... Bo miałem taką teorię, że może ten żółw za mną chodzi. No i kurde, pirania mnie zabił. Ale jednak nie, on nie chodzi za mną. To po prostu losowość terenu spowodowała, że on tak się zachował, a nie inaczej. Yeah.
Aj. A liczyłem, że... Znaczy dobra, pewnie by się dało tam skoczyć, tylko teraz widzę, że te późniejsze bloki są wyłączone i to by mi raczej uniemożliwiło dostanie się w tamto miejsce. Więc okej. Okay. Boże. Jezu. No i najgorsza rzecz, czyli ten latający kupas, to jest chyba właśnie najbardziej upierdliwy przeciwnik tutaj. W tym konkretnym miejscu. O, dziękuję za grzybka, którego nie wziąłem. O, czyli mamy już ten poziom, na którym najdłużej spędzimy czas. Znaczy jeszcze nie pamiętam, znaczy jeszcze jest następny, ale ten jest bardzo zabawny. No i kurde, znowu te żółwie są zbugowane. Ja niby na nie skaczę, a to mi pokazuje tak, jakby to ja je dotknę. O, gwiazdka, znów. Jakie kombo z tą gwiazdką. A ominiemy sobie to, tutaj też to sobie ominiemy. Tutaj sobie przejdę. Okej, czy to jest ten moment, o którym ja myślę? Chyba tak. Kurde! Bez sensu. Jakby to powiedział pewien youtuber, praca jak w kopalni. Nie no, żartuję. Nie jest tak źle, dopiero 19 minut. Gdybym miał właściwie tutaj podkreślić, co jest najtrudniejszym momentem, to tak szczerze mówiąc nie potrafiłbym, bo... Okej, jest ten wiatr i on jest dosyć upierdliwy, natomiast nie wiem, czy mogę powiedzieć, że on jest jakoś szczególnie trudny. Wydaje mi się, że raczej nagromadzenie pewnych rzeczy tej razem wpływa na tę trudność. Nie jest z kolei jakiś taki odrębny element. A dobra. Ja sobie poczekam. Wezmę sobie jeszcze monetki. Znaczy, mógłbym tę kontynuację zrobić, ale dobra, już. Dostańmy to jedno życie. Czemu nie? Fuck! No i zawsze w tym momencie. No. No to żeśmy przegrali, to, kon-
to kończymy. Nie, dobra, żartuję. Game over, zrobimy sobie kontynuację wtedy. No dalej. Tak, gąbaski, przejście tędy. W ogóle ciekawe, że na nie ten wiatr nie wpływa, nie. One są ponad tym wiatrem, tylko Mario. Tylko Mario jest uzależniony od tego wiatru. Reszta jest kompletnie niewzruszona tymi zawirowaniami atmosferycznymi. O, zazwyczaj była gwiazdka, teraz jest moneta. Dobra, znowuż mamy gwiazdkę. Ciśniemy do przodu i... Jezu. No dobra, zmieniam zdanie. W tym miejscu akurat ten wiatr był wkurzający. No czemu on poszedł w tamtą stronę? Takie poziomy powodują, że już po jakimś czasie nie chce się grać. A trzeba, bo mamy 5 poziomów do przejścia. Znaczy dobra, z tym to będą 2. Tamte trzy były w miarę proste, więc wiecie. Jej, dziękuję za grzybka, ale wolałbym chyba mieć tego zwykłego niż życie. Spróbujmy zrobić to w inny sposób. Chociaż chwilę, jak to tutaj zrobić, żeby to miało sens, żeby nie spaść? Ej, w sumie... Nie musiałem tak kombinować, jak myślałem, że muszę. Jezu, nie. Mam nadzieję, że to będzie koniec. Ja sobie poczekam, mam nadzieję, że on... O właśnie. Jest, dobra, ukończyliśmy ten poziom. W ogóle spójrzcie, jak Mario się porusza. No, widać, że on brnie do celu. Gumby są twarde, mają dużą masę. Sztorm im nie... Znaczy, to nie jest sztorm. To jest po prostu burza śnieżna. To teraz trochę cieplejsze klimaty, tak na zakończenie. Chociaż też nie chcę się rozpędzać, bo też nie wiem, ile ja czasu tutaj spędzę na tym poziomie. W każdym razie mamy długaśne piranie. Mamy długaśne piranie, których nie da się zestrzelić, z tego co pamiętam.
No, tu raczej życia nie będzie, no bo jakbym miał tam się dostać. Życia, power upu. A ja już chciałem tam wskoczyć, nie? Tak. Długo się nacieszyłem tym wielkim Marianem. Nie. No, jest grzybek. Tylko znowuż ten poziom mi wygląda na taki, że bycie dużym Mario to jest takie dość ryzykowne przedsięwzięcie. Zwłaszcza tutaj. No, ale dobra. Fuck. A to już nieważne, bo nie jesteśmy dużym Mario, więc elo. A. I po co ja skoczyłem? Dobra, to już wiemy mniej więcej, czego nie podbijać. Tutaj są monetki, ale jest też ten fioletowy grzyb, którego nie chcemy dostać. O, weźmy sobie znowuż tego grzybka. A co tam? Dobrze. Tu chyba byłem, o ile dobrze pamiętam. Kurde, czemu nie poczekałem tej sekundy? Mogłem poczekać. O, jedyne co było dobre w zdobyciu tego grzybka, to to, że nie zginąłem od tamtego pocisku. I tyle. Koniec na tym pozytywów, nie? Dobra, tu ominiemy sobie je. Właściwie, jakby się zastanowić, to większość rzeczy tutaj omijamy, ale to szczegół. Nie chciałem tego zrobić, ale już z dwojga złego wolałem tam iść. A. Wkurzające jest to w tych strzelających piraniach, że czasem, kiedy strzelają poza naszym zasięgiem wzroku, to te pociski nie trafiają do nas z powrotem, nie spadają, natomiast czasem, kiedy się tego nie spodziewamy, to się cofają do nas i wiecie, to no, nie za fajne to jest. Kurde, znowu już będę musiał pewnie kontynuację zrobić sobie. Chwila, czy oni w ogóle się chowają? Nie no, tak, ci przeciwnicy też potrafią się schować, więc spoko. Nie, bo zawsze mam schizę, że oni są na tyle duzi, że mają wywalone w to, czy my stoimy, czy tutaj obok tej rury, czy też nie. Po prostu robią swoje. O.
Okej, to bodajże tutaj zginąłem. A, już się cieszyłem, że będzie meta. O nie, 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 jeszcze trochę musisz pocierpieć, niestety. A może nawet i dłużej, jeśli teraz zginiesz, to wiesz. Nie ma taryfy ulgowej. Uff, ale dobrze. Nie wiem, czy ten poziom był trudniejszy, czy tamten. Możliwe, że tamten. Ale to już nieistotne, bo udało nam się go przejść. I na tym sobie dzisiaj zakończymy, bo jest już 31 minut ponad jest, więc zakończymy sobie to. I w następnym odcinku przejdziemy sobie kolejne 5 poziomów. Jak widzicie, nowa mapa się tutaj uaktywniła. Ja się z wami żegnam, no i do następnego.